to gdybyśmy sobie przeliczyli, ile on dostarcza żelaza z produktów mięsnych, a ile dostarcza z produktów roślinnych, to okazuje się, że mimo wszystko ten procentowy udział jest wyższy z tych produktów roślinnych. W związku z tym ja bym się skupiła bardziej na tym, jak podkręcić wchłanianie żelaza z produktów roślinnych, niż na zastanawianiu się, prawda, na jakimś sztucznym wprowadzaniu mięsa, jeśli go nie lubimy i go nie jemy. Słuchasz bieganie.pl. I'm gonna be Iron like a lion. Tak, tak, drogi słuchaczu, jeśli chcesz być jak ten lew z Zion, to koniecznie musisz wysłuchać dzisiejszego odcinka podcastu Bieganie.pl 42195 FM, bo dzisiaj właśnie o żelazie będziemy rozmawiać, czyli absolutnie kluczowym pierwiastku w organizmie każdego z nas, którego niedobory po pierwsze nie pozwolą nam na szybkie bieganie, ale mogą mieć też jeszcze gorsze konsekwencje. Na wstępie może małe sprostowanie. Słowa kluczowe przede wszystkim, co ja przez to rozumiem, bo kluczowy jest każdy tak naprawdę pierwiastek, bo ten, którego będziemy mieli w danym momencie niedobór, który zaburzy nam funkcjonowanie organizmu, on zawsze w pierwszej kolejności pogorszy nam parametry w zależności od tego, w jakich procesach uczestniczy, więc kluczowy może być dla nas indywidualnie każdy, ale żelazo jest w pewien sposób wyjątkowe, wyjątkowe z dwóch względów. Po pierwsze, my biegacze jesteśmy szczególnie narażeni na jego deficyty, a po drugie, to właśnie żelazo bezpośrednio uczestniczy w transporcie tlenu, a przecież ten nasz ukochany sport to nic innego jak tak naprawdę walka o tlen. Na zawodach, na mecie wygrywa ten, którego gospodarka przemianami energetycznymi, które właśnie mają bezpośrednią korelację z dostępnością tlenu w naszych komórkach, będzie najlepsza. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, bo liczy się przygotowanie mięśniowe, liczy się technika, liczy się głowa, no ale ta wydolność to jest absolutny klucz do szybkiego biegania, więc o te wszystkie sprawy, o badania, o suplementację żelaza zapytam dzisiaj Zofię Piotrowicz, czyli naszą autorkę i stałą już ekspertkę, która trzeci raz gości w naszym podcaście, na pewno również dzisiaj z powodzeniem, która monitoruje, pomaga naszym biegaczom z kadry narodowej bloku wytrzymałości właśnie w aspekcie żelaza, więc jest zdecydowanie najlepszą osobą, która może pomóc nam zrozumieć te procesy, procedury i zadbać przede wszystkim o samych siebie. Zanim jednak przejdę do rozmowy z Zofią, poinformuję Was, że partnerem tego odcinka jest Europejski Festiwal Biegowy Dwa Beskidy, który w weekend 24-26 czerwca odbędzie się w Krynicy Zdroju. Koronnym biegiem tej imprezy będzie Krynicka Setka, czyli 105-kilometrowa trasa, która jest nie lada wyzwaniem dla biegaczy, zwłaszcza, że będą oni musieli się zmagać tam z morderczymi podbiegami, a suma przewyższeń wynosi na tym dystansie 4,5 tysiąca metrów. Chyba będzie warto się pomęczyć, bo na zwycięzców tego dystansu chociażby czeka nagroda finansowa 50 tysięcy złotych, także szykuje się mocne ściganie, ale szykuje się też fajna impreza i fajny weekend. Macie tam 7 dystansów aż do wyboru. No i właśnie, Zosiu, 7 dystansów do wyboru w Krynicy, więc witając Cię w naszym podcaście, od razu zapytam, czy żelazo byłoby tutaj kluczowe dla biegaczy na wszystkich dystansach? Kto potrzebuje żelaza najbardziej, a może na pewnych dystansach da się bez niego w ogóle obyć? Witam Cię. Cześć, bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie, ale tak to wszystko ładnie i mądrze powiedziałaś na początku, że nie wiem, czy będę tutaj potrzebna. No ale możemy to wszystko jeszcze doprecyzować. Czy żelazo będzie potrzebne i na jakim dystansie? Każdemu człowiekowi jest potrzebne żelazo, bo jego kluczową funkcją jest pomoc, produkcja czerwonych krwinek oraz dostarczanie tlenu do każdej komórki naszego ciała. A każda komórka naszego ciała praktycznie potrzebuje tego tlenu, w związku z tym każdy człowiek potrzebuje żelaza, ale faktycznie w sportach wytrzymałościowych od tego tlenu bardzo dużo zależy, a dokładnie od dostępności dla naszych pracujących mięśni. W związku z tym
prawidłowy poziom żelaza, który będzie warunkował nam po prostu dobrą dostawę tego tlenu i odpowiednią ilość parametrów krwi, czerwonych krwinek, hemoglobiny, będzie właśnie kluczowy właśnie w tej formie sportowej. No właśnie, to ja zaraz dopytam o szczegóły, o to, jak to się dzieje, że ta dostępność tlenu w ogóle, tak szerzej patrząc, jest tak kluczowa i jakie przemiany tam zachodzą. Natomiast chciałem się ciebie zapytać na początek, bo ty pracujesz właśnie z wieloma biegaczami i z poziomu takiego wyczynowego, ale też wieloma amatorsko-rekreacyjnie, tak jak my tutaj biegającymi osobami, czy to są biegacze, czy triatloniści, to wszystko są właśnie sportowcy wytrzymałościowi. I chciałem się ciebie zapytać tak przewrotnie może na początek, czy znasz takie przykłady, że na przykład jest biegacz z kiepskim żelazem, z kiepskimi wynikami krwi, a mimo to biega dobrze, i jak w kontekście tego naszego wstępu wytłumaczyć taki paradoks? Tutaj zależy, które te parametry krwi są obniżone. Bo może tak, do czego może doprowadzić niedobór żelaza? Niedobór żelaza może doprowadzić do anemii, która objawia się obniżonym poziomem hemoglobiny. I teraz osoby z anemią tak naprawdę nie będą biegać, bo po prostu nie będą do tego miały siły i energii. Więc tutaj jakby to jest już jednoznaczna dyskwalifikacja, tak? Dopóki tego stanu nie poprawimy. Natomiast zdarzają się przypadki, że są osoby z nieprawidłową gospodarką żelaza, czyli z jego obniżonymi zasobami, ale gdzie jeszcze ta hemoglobina jest w miarę okej, tak? Czyli jakby, a to ta hemoglobina bezpośrednio wpływa na dostarczanie tego tlenu do tkanek, w związku z tym tutaj okej, magazyn się nam kończy, ale jeszcze to, co zostało wyprodukowane, działa, więc ta osoba jeszcze nie będzie odczuwała negatywnych skutków tego niedoboru żelaza, choć z pewnymi wyjątkami, bo tutaj są pewne takie podziały, tak? One są, można powiedzieć, nie do końca jeszcze ustandaryzowane, natomiast są takie publikacje naukowe osób, które zajmują się tą właśnie parametrami, gospodarką żelaza, gdzie spróbowali właśnie przedstawić te normy dla sportowców, ale myślę, że o tym jeszcze później powiemy, dlatego nie chciałabym teraz tego drążyć. Natomiast faktycznie jest tak, że jeszcze osoby, które powiedzmy już widzimy, że magazyn się kończy tego żelaza, jeszcze biegają okej. Natomiast tutaj nawet patrząc na te publikacje naukowe, a patrząc na to, co jest w praktyce, my zauważamy, że osoby, które hemoglobinę mają na prawidłowym poziomie, ale mają niedobór ferytyny, czyli tego magazynu żelaza, odczuwają zmęczenie w trakcie wysiłku fizycznego i to też może być spowodowane jeszcze jedną kwestią, bo my tutaj cały czas mówimy o tych przemianach tlenowych, mówimy o dostarczaniu tlenu do tkanek, do mięśni, ale żelazo ma też szereg innych funkcji w naszym organizmie. Między innymi są to funkcje poprzez produkcję energii, a także funkcje odpornościowe. Więc tutaj nie wiadomo zawsze, czy ten niedobór żelaza tylko będzie związany z tymi właśnie przemianami tlenowymi i z tym dostarczaniem tlenu do mięśni, tak? Ale to są jeszcze inne aspekty, o których czasami po prostu zapominamy, a widzimy to po prostu w formie danego zawodnika. Pojawiło nam się tutaj już kilka fajnych terminów, na pewno będziemy sobie je drążyć, także jeżeli przestraszyliście się fachowych pojęć, to spokojnie do wszystkiego sobie za chwilę po kolei, krok po kroku dojdziemy, jak chociażby do tej wspomnianej ferytyny, która będzie kluczowa na pewno w naszej rozmowie, jeszcze nie raz się przewinie. Więc chciałem zacząć od początku. Jak to jest z tymi przemianami tlenowymi i beztlenowymi? Powiedziałem we wstępie, że właśnie zawody biegowe to jest w cudzysłowie walka o tlen. To jak to działa na przykładzie biegów długich? Gdybyś mogła nam powiedzieć, dlaczego właśnie wyjaśnić na przykładzie takiego biegacza biegającego, nie wiem, piątkę, dychę czy maraton, dlaczego ten transport tlenu w jego ciele będzie kluczowy z uwagi na energetykę? Okej, może w ogóle powiedzmy, po co nam potrzebny jest ten tlen, tak? Bo mówimy, że jest potrzebny dla naszych mięśni, ale tak naprawdę po co? No, potrzebny jest po to, że przy udziale tlenu dochodzi do przemian substancji energetycznych, czyli tłuszczów oraz węglowodanów, czyli tych takich właśnie naszych makroskładników, które dostarczają nam energii. I tlen jest potrzebny, żeby już w komórkach, tam w mięśniach bezpośrednio, tak przemienić, można powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, te substancje odżywcze, żeby wyprodukować energię. I teraz najbardziej takim efektywnym produkcją energii są przemiany właśnie tlenowe, czyli utlenianie glukozy, utlenianie kwasów tłuszczowych. Natomiast
Zdarzają się takie sytuacje, że im więcej potrzebujemy tej energii, no a kiedy jej więcej potrzebujemy? Jak biegniemy szybciej, prawda? I wtedy czasami po prostu, jeżeli mamy zbyt dużą intensywność, to tego tlenu zaczyna brakować, żeby po prostu na bieżąco dostarczać tej energii w tym procesie, o którym powiedziała. I wtedy musi nagle szybciutko poszukać czegoś, co szybko dostarczy tej energii, tak? I jest taki, powiedzmy, mechanizm dodatkowy, czyli tak zwana ta glikoliza beztlenowa. To jeszcze z podstawówki, myślę, z gimnazjum, jeśli ktoś chodził, pamiętamy z biologii. I na czym to polega? Wykorzystujemy tą glukozę, ale bez udziału tlenu i powstaje nam wtedy ten słynny mleczan, tak? I to jest super proces, ponieważ on pozwala szybko dostarczyć energię. Słynny to jest kwas mlekowy, ale poprawnie powinniśmy mówić na to mleczan. Tak, jest, bo kwas mlekowy po prostu szybko się rozpada, tak? I chodzi o to, że to jest fajny proces, bo on nam daje na te parę sekund mocno dużo energii, ale on nie jest na tyle wydajny, żeby utrzymywać to długo, dlatego my no nie jesteśmy w stanie sprintem, tak, czy znaczy tempem sprintu przebiec dłuższy odcinek, tak, tylko jeżeli zaczynamy wchodzić w te przemiany beztlenowe, no to albo musimy później zwolnić, no albo zakończyć nasz wysiłek fizyczny. A właśnie, może zatrzymajmy się tutaj, bo to jest ciekawe, jeżeli jeszcze zahaczyliśmy o tą prawidłową terminologię nie kwasu mlekowego, tylko mleczanu, to powiedz proszę właśnie, co nas dokładnie blokuje w utrzymaniu tej wysokiej intensywności, na przykład biegu tempem sprintu do maratonu. Czy są to właśnie ten mleczan bezpośrednio, czyli substrat tych przemian, czy po prostu te przemiany są na tyle krótkotrwałe i mało wydajne, że nie są w stanie dłużej tej energii nam dostarczać. Tak, to drugie. To nie chciałabym za bardzo w biochemię wchodzić, ponieważ nie chciałabym zanudzić słuchaczy, ale o co chodzi? W trakcie przemian tlenowych my w jednostce czasu produkujemy dużo tego ATP, czyli po prostu tej energii bezpośredniej dla komórki mięśniowej, zresztą każdej komórki naszego organizmu. Natomiast jeżeli brakuje tlenu, to ATP jest szybko wyprodukowane, ale w małych ilościach. I po prostu go zaczyna brakować. Najzwyczajniej w świecie go zaczyna brakować. I teraz tak, markerem tego jest mleczan, ponieważ o co chodzi? W trakcie tych przemian beztlenowych powstaje nam mleczan. I ten mleczan jest dla nas bardzo dobry i z niego możemy produkować też energię. On może przemieniać się do glukozy w wątrobie. I my go badamy, tak jak na przykład tak na treningu badamy poziom mleczanu, nie po to, ponieważ mleczan powoduje coś złego, tylko my wtedy wiemy, że okej, podwyższył nam się mleczan, czyli przechodzimy w te przemiany beztlenowe. A to, co powoduje takie palenie mięśni, ten ból, to są jony wodorowe. Czyli to są takie jony, które po prostu powodują ten ból, to pieczenie, tak? I to jest odpowiedzialne za obniżenie pH, czyli to tak zwane zakwaszenie, o którym mówimy. Nie mleczan. To kontynuujmy w takim razie. Fajnie, że to sobie wyjaśniliśmy. Jak to w takim razie dalej działa i dlaczego ten transport tlenu, chciałbym, żebyś wyjaśniła, jest dla nas tak istotny? No bo powiedzieliśmy sobie, że w momencie, kiedy w komórkach zaczyna brakować tlenu, one przechodzą szukają rozpaczliwie tej energii po to, żeby utrzymać intensywność wysiłku, wchodzą w te przemiany beztlenowe. One powodują w pewien sposób pośrednio, że my tego wysiłku na tej intensywności długo nie możemy utrzymać. Są takie krótkotrwałe. No i tak, no i w tym momencie szalenie istotne jest dostarczanie tego tlenu, tak? Szybkość oddechu, dlatego zaczynamy sapać, dlatego nasze serce zaczyna mocniej tą krew pompować. Wszystko po to, żeby właśnie ten transport tlenu maksymalnie przyspieszyć. Nasz organizm robi co może i kluczowym czynnikiem, oprócz tego, co my możemy zrobić, czyli właśnie oczywiście bez naszej kontroli, ale zwiększyć częstotliwość uderzeń serca, zwiększyć częstotliwość oddechu, jest to, ile ta krew sama w sobie jest w stanie tlenu zmagazynować w sobie, w cudzysłowie, i przetransportować do tych komórek, które się tego tlenu domagają. I tam właśnie znajduje się to kluczowe żelazo, które właśnie wiąże, tak, tlen. Żelazo ma kilka funkcji, jeśli chodzi o transport tlenu, znaczy jakby można powiedzieć pośrednio i bezpośrednio, tak? Raz, że produkcja czerwonych krwinek, no wiadomo, im więcej tych łódeczek, czyli tych czerwonych krwinek, tym więcej tego żelaza jesteśmy w stanie upakować, i też produkcji hemoglobiny, która bezpośrednio, tak? Hemoglobina jest związana z żelazem i to jest ten właśnie jakby element transportujący ten tlen do naszych komórek. Tutaj tylko, no już nie chcę może aż tak wracać do tych przemian tlenowych, beztlenowych, bo nie o tym mieliśmy dzisiaj mówić, tylko chciałam tutaj taką jedną
rzecz powiedzieć, że to nie jest tak, że my w trakcie jakiegoś jednego konkretnego wysiłku korzystamy tylko z jednych przemian, tak? Tak naprawdę już od startu my korzystamy z przemian tlenowych, beztlenowych. Tylko intensywność wysiłku mówi nam o tym, z jakich rezerw korzystamy po prostu bardziej, tak? Czy z jakich przemian korzystamy bardziej, więc to też jest bardzo istotne, aby tego tak nie uproszczać na zasadzie, że od tego momentu zaczynamy procesy beztlenowe. Nie, one cały czas te i te się odbywają. Zresztą nawet w spoczynku my wykorzystujemy procesy beztlenowe, bo na przykład nasze czerwone krwinki właśnie, o których dzisiaj mówimy, erytrocyty, one są pozbawiane mitochondriów, a to w mitochondriach potrzebny jest ten tlen, żeby produkować energię. W związku z tym one cały czas korzystają z tych przemian beztlenowych, tak? Natomiast patrząc tak globalnie na nasz organizm, nie jest to duży procent tego udziału. Czyli możemy dojść do takiego wniosku, że jeżeli mamy dwóch biegaczy o podobnym poziomie wytrenowania, mam tutaj na myśli przygotowanie mięśniowe, mam na myśli technikę biegu, mam na myśli to, jak ich organizm też jest nauczony utylizować właśnie te substraty, te zbędne substancje, regulować sobie to pH i postawimy ich obok siebie, ale jeden będzie miał gorsze parametry krwi, to znaczy mniej tej hemoglobiny, mniej tych czerwonych krwinek, a drugi więcej, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że wyścig wygra właśnie ten, którego krew będzie bogatsza o te substancje, prawda? No, jest to jeden z elementów, prawda? Nigdy nie możemy rozpatrywać formy sportowej na podstawie jednego elementu, tak? Czy to parametrów krwi, czy nie wiem, chociażby tego VO2 max, tak? Tak nie możemy powiedzieć. Natomiast na pewno jest on już w jakiś sposób, ma jeden minus na starcie, prawda? Jeśli on no, nie ma czym walczyć. Okej. No więc ma ten minus na starcie, to już sobie powiedzieliśmy. Zanim przejdziemy do tego, jak on ma dowiedzieć się o tym, jak sprawdzić, jak ewentualnie też z tego minusa się wykaraskać, to powiedzmy sobie pokrótce, jakie będą sportowe konsekwencje właśnie, bo jestem ciekawy, co będzie w przypadku na przykład sprintera z niedoborem żelaza, na ile ten porównywalny zawodnik z gorszą i lepszą krwią w przypadku takiego dystansu, jakim jest, nie wiem, 100, 200 czy nawet 400 metrów, będzie miał obniżone szanse, a na ile to będzie na przykład u biegacza długodystansowego biegającego na dychę w maratonie. A z kolei też jestem ciekawy, jak będzie w ultra, no bo tam ten wysiłek jest na przykład głównie tlenowy i ciekawi mnie, czy tutaj też żelazo będzie jakimś tam kluczowym parametrem. Tutaj myślę, że nie da się tego jednoznacznie powiedzieć, ponieważ tutaj znowu musimy zastanowić, o jakich my niedoborach mówimy, tak? Jeżeli my mówimy już o anemii z niedoboru żelaza, to nieważne, czy to będzie sprinter, czy to będzie długas, czy to będzie osoba nietrenująca, wszyscy będą mieć podobne konsekwencje zdrowotne, to znaczy będą czuć osłabienie, bardzo duże osłabienie, bardzo dużą męczliwość podczas wysiłku fizycznego, nieważne jakiego, tak? Nawet podczas zwykłych, prostych czynności domowych. Objawia się to w postaci bladości skóry, prawda? Jakiegoś wypadania włosów, tak? To są też takie oznaki, które czasami w pierwszej kolejności widzimy, więc to jest jakby ogólne, tak? Natomiast faktycznie my walczymy o to, żeby osoby trenujące biegi średnie, biegi długie, biegi ultra miały tą gospodarkę żelazem na prawidłowym poziomie, ponieważ no, właśnie w tych właśnie sportach ta dostępność tlenu jest najbardziej istotna, tak? Bo tutaj nam chodzi o to, jak długo będziemy w stanie wytrzymać na najwyższym tym jakby poborze tego tlenu, tak? Bez przechodzenia w te przemiany beztlenowe. Więc tutaj już powiedziałabym od biegów średnich wzwyż, prawda? To żelazo będzie miało jeszcze bardziej kluczowe znaczenie. I tutaj niestety jest problem, bo to właśnie te osoby zazwyczaj mają większe problemy z niedoborem żelaza. Zdecydowanie rzadziej, no chyba, że to są jakieś tam kwestie już choroby, tak? Bo nie trzeba być sportowcem, żeby mieć anemię. Natomiast zdecydowanie więcej wśród sportowców widzimy problemów z gospodarką żelazem właśnie u osób trenujących wytrzymałościowo. No dobra, to wyjaśnij w takim razie, skąd to się bierze, no bo sportowcy wytrzymałościowi są przecież różni, mają różne predyspozycje, różne organizmy. Czy my, nie wiem, z potem gubimy to żelazo? Tak trenując długo? Żelazo owszem tracimy, tak? Wszyscy tracimy żelazo wraz z potem, wraz z kałem, tracimy go, kobiety tracą go również w trakcie menstruacji, no bo tak jak mówiliśmy, to żelazo jest wbudowane w krew, tak? W związku z tym te straty są wyższe. Natomiast kto jest narażony? No, narażone są przede wszystkim właśnie kobiety, sportowcy wytrzymałościowi,
wytrzymałościowi i osoby będące na diecie wegetariańskiej, natomiast tutaj z takim adnotacją na źle skomponowanej diecie po prostu wegetariańskiej. I teraz dlaczego? No, przyczyny wśród, bo już skupmy się na tych biegaczach, tak? Przyczyny mogą być różne. Od takich typowo prozaicznych, że po prostu właśnie ta dieta jest źle skomponowana i nie dostarczamy żelaza wraz z pożywieniem w odpowiednich ilościach. Druga kwestia jest taka, jeżeli właśnie jesteśmy, jeżeli, no mówmy się, w sportach wytrzymałościowych bardzo dużą uwagę zawodnicy skupiają na niskiej masie ciała, więc mogą po prostu specjalnie, tak, spożywać mniej energii. Jeśli spożywamy mniej energii, spożywamy mniej jedzenia, spożywamy mniej żelaza, tak, więc to może być kolejna przyczyna. Mówiąc o biegach ultra, tak, i o maratonach, u takich zawodników częściej obserwujemy takie wysiłkowe krwawienie z przewodu pokarmowego, co również wiąże się z utratą krwi, tak? Natomiast to są takie rzeczy, które występują, ale to, co się wydaje w dzisiejszych czasach ma kluczowe znaczenie, to tak zwany zwiększony poziom hepcydyny. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Hepcydyna to jest taki hormon, który reguluje w naszym organizmie, u każdego człowieka, wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego, czyli z jedzenia. Po co wydawałoby się on jest, tak? Skoro mamy takie problemy z żelazem, to po co ta hepcydyna w ogóle się pojawia, tak, i utrudnia nam życie? Ano, żelazo jako tako w dużych ilościach jest toksyczne. Może kumulować się w tkankach, między innymi w wątrobie, i może powodować uszkodzenia tych tkanek i różne choroby. Dlatego też organizm sam sobie musi regulować poziom tego żelaza, aby nie było go za dużo. Natomiast niestety u sportowców wytrzymałościowych jest pewien taki szkopu. W trakcie takiego wysiłku fizycznego po prostu dochodzi do stanu zapalnego. Tak, to jest normalne, to jest naturalne, na tym też często budujemy tą naszą formę sportową. Natomiast w trakcie tego powstawania stanu zapalnego dochodzi do produkcji interleukiny 6, która po prostu pobudza tą wątrobę do produkcji hepcydyny. I nie dość, że takiemu sportowcowi wytrzymałościowemu potrzeba dużo tego żelaza, to jeszcze po prostu tej hepcydyny u niego jest coraz więcej i po prostu to wchłanianie jest utrudnione. Tutaj jeszcze taką ciekawostką, bo też mówi się o tym, że szczególnie biegacze, dochodzi u nich do takiej tak zwanej hemolizy tych czerwonych, czyli rozpadu czerwonych krwinek w stopach, ponieważ jak biegamy, nasze stopy uderzają o podłoże i po prostu fizycznie gnieciemy, miażdżymy te czerwone krwinki, no i one ulegają rozpadowi. No ale to nie jest takie oczywiste, ponieważ w naszym organizmie mamy taki recykling, można powiedzieć, żelaza, czyli, no bo normalnie też czerwone krwinki się rozpadają, stare czerwone krwinki. To nie jest tak, że nagle w kosmos nam to żelazo ucieka, tak, i wszystkie tamte elementy, tylko organizm sobie je po prostu wykorzystuje, tak, mamy takie cząsteczki, makrofagi, one wyłapują to żelazo i z powrotem go wykorzystują do tworzenia czerwonych krwinek. No więc do mnie nie do końca przemawia też to, że te czerwone krwinki poprzez to uderzanie w stopę aż tak są tracone i to żelazo. Natomiast tu znowu może wchodzić ta hepcydyna, bo ona nie dość, że utrudnia wchłanianie z jedzenia, to jeszcze utrudnia ten recykling, po prostu nie wyciąga tego żelaza z tych makrofagów, przez co właśnie no, u wytrzymałościowców niestety ten problem jest naprawdę bardzo duży. I to nie tylko u wyczynowców, ale u również biegaczy amatorów. Wydaje mi się, że zrozumiałem, że dotarło to do mnie. Powtórzę sobie jeszcze jakiś odcinek Było sobie życie, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak ten recykling krwinek wygląda. To mamy jasne. A czy wiesz może ze swojej praktyki, czy z badań, jaki odsetek właśnie populacji biegaczy ostatecznie w związku z tym, co powiedziałaś, może mieć ten problem z niedoborem? Nie znam takich badań, które, znaczy być może takie są, tak, ale nie znam takich, które mówią o ogólnym odsetku. Natomiast no, z praktyki to, co mogę powiedzieć, ten odsetek jest ogromnie duży. I to mówię ogromnie duży i nie mam tylko na myśli właśnie tutaj wyczynowców, ale też osób, które trafiają do mnie i trenują po prostu tak dla siebie, tak? Czyli niestety. Ogromnie duży to więcej niż 1 na 10? No, myślę, że mogę tak powiedzieć. Powiedzieliśmy trochę o konsekwencjach sportowych niedoborów żelaza. Pewnie jeszcze one będą gdzieś nam się przewijać, ale chciałem się też zapytać, czy w związku z tym, co powiedziałaś, może się okazać, że niedobór żelaza, który jest, tak jak wspomniałaś, dosyć powszechny w przypadku nas, biegaczy wytrzymałościowych, może nieść za sobą jakieś poważniejsze konsekwencje też dla naszego
ogólnego zdrowia, oprócz tego, że nie będziemy mieli takiej siły i energii i nie będziemy mieli dobrych wyników sportowych? No tak, oczywiście, ponieważ no, ten tlen nie jest tylko potrzebny w trakcie wysiłku, ale on jest potrzebny każdej naszej tkance, tak? Więc jeżeli będą słabe dostawy tego tlenu, no to będziemy mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Anemia jest poważnym zaburzeniem. A to już jest anemia, tak? No właśnie, ten termin anemia, gdybyśmy mogli wyjaśnić, tak, to on jest bezpośrednio z żelazem właśnie tylko i wyłącznie nie. związany? Nie. Anemia mówi nam o bardzo dużym takim ogólnym, tak? Bo to też chciałabym powiedzieć, że nigdy nie powinniśmy diagnozować sami anemii, nie powinien diagnozować dietetyk, tylko powinien diagnozować lekarz. Natomiast no oczywiście no mamy jakieś pewne ustalone normy, o których mogę powiedzieć, tak? Więc tutaj w bardzo dużym ogólnym uproszczeniu. O anemii mówimy wtedy, kiedy mamy obniżony poziom hemoglobiny, tak? Poniżej, tutaj u sportowców też mówimy poniżej, jeżeli ta hemoglobina jest poniżej 115 gramów na litr. Natomiast to też nie jest jedyny wyznacznik. My diagnozując anemię musimy wziąć pod uwagę też inne parametry. Natomiast teraz tak, co do tej anemii nas może doprowadzić? Może nas doprowadzić niedobór żelaza, o którym dzisiaj mówimy, faktycznie jest to jeden z najczęstszych niedoborów. Ale również inne czynniki wpływają też na stan naszej krwi. Między innymi jest to kwas foliowy, jest to witamina B12, którą również warto badać. Obie te witaminy warto badać właśnie będąc sportowcem. I to wszystko może wpłynąć w ogólnym rozrachunku właśnie na obniżenie tego poziomu hemoglobiny. Natomiast my jakby, bo muszę to jeszcze powiedzieć, jak my diagnozujemy ten niedobór żelaza, tak? Bo ważne jest to, aby nie brać pod uwagę tylko i wyłącznie poziomu żelaza we krwi, ponieważ on może być zmienny w ciągu doby, tak? Jest to po prostu czynnik, jest to jakby parametr, który nie jest dokładny. My musimy patrzeć na ile my mamy zmagazynowanego żelaza, tak? Bo to, że trochę żelaza jeszcze pływa w naszej krwi, czyli został wypuszczony do krwiobiegu, to jest jedna rzecz, ale on się zaraz może skończyć, tak? My musimy zobaczyć, jakie my mamy zapasy. I o tych zapasach mówi nam ferrytyna. I na podstawie ferrytyny my stwierdzamy, czy tak mówiąc prosto, tak? To jest jakby najważniejszy parametr, który nam mówi o tym, czy mamy niedobory, czy nie mamy niedoborów. I są pewne normy dla ogółu populacji, po prostu dla zdrowych ludzi. Tutaj mówi się, że u kobiet to powinno być powyżej 10 mikrogramów na litr, a u mężczyzn powyżej 12. Natomiast nam się wydaje, i jakby wszystko temu dowodzi, łącznie z praktyką, jak i badaniami naukowymi, że u sportowców my ten pułap musimy podwyższyć. I my tutaj o niedoborach żelaza mówimy u sportowca, jeśli ten poziom ferrytyny jest niższy niż 35, a nie 10 czy 12. I tutaj na tej podstawie my mówimy, że jak jest poniżej 35, to mamy już jakieś braki. Natomiast o takiej czynnej anemii mówimy wtedy, kiedy ta ferrytyna, powiedzmy, jest poniżej 12. Takie są po prostu te normy, które proponują osoby, które właśnie zajmują się też badaniem tych parametrów, a hemoglobina jest właśnie poniżej 115. Więc to są jakby, według badań naukowych, są to te takie jakby odcięcia, które nam mówią o anemii z niedoboru żelaza. Natomiast tutaj ja tylko mówię o pewnych danych. Natomiast to, czy my mamy anemię, czy mamy niedobór żelaza, to musi nam zdiagnozować lekarz, nie my sami. Warto też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o czymś takim jak anemia sportowca, bo jest też coś takiego. O czym to świadczy? W trakcie wysiłku fizycznego, szczególnie jeśli zwiększamy obciążenia treningowe, dochodzi do przesunięcia osocza do krwi, to znaczy krew bardziej robi nam się, można powiedzieć, rozwodniona, większa objętościowo, przez co stężenie, jak sobie pobierzemy tą kropelkę krwi, to stężenie tej ferrytyny czy hemoglobiny w tej po prostu kropelce jest mniejsze. Natomiast nie świadczy to, że w naszym organizmie mamy tego za mało, tylko po prostu jest to efekt rozcieńczenia, który przechodzi. Dlatego też tak bardzo ważne jest, żeby na przykład nie robić badań kontrolnych, jeśli na przykład dzień wcześniej mieliśmy bardzo ciężki trening, tak? Tylko najlepiej to robić po prostu po jakimś dniu odpoczynku. To do czego nas ta anemia może ostatecznie doprowadzić? No anemia nas może doprowadzić tak naprawdę do wykluczenia nas. Jeśli mówimy tu w kontekście sportu, do wykluczenia nas. A w kontekście nas, zdrowia? No to do osłabienia organizmu, braku energii, no i co może później w konsekwencji tak na inne narządy się przekładać, no i do ogólnego po prostu obniżenia stanu zdrowia. Mhm. No dobra, to ja spróbuję tak podsumować króciutko. Badamy sobie krew, będąc biegaczem, patrzymy na te wyniki, mamy kluczowe takie parametry,
mamy ferytynę, o której wspomniałaś, że jest takim magazynem żelaza i tak naprawdę ona jest tutaj jednym z najistotniejszych parametrów, być może, poprawnie jeśli się mylę, nawet istotniejszym niż sam aktualny, chwilowy poziom żelaza, tak, bo on ulega większym fluktuacjom i może nas zmylić. Ferytyna będzie bardziej wiarygodna. Plus ta hemoglobina, o czym mówiłaś. Więc spróbujmy sobie zinterpretować tak króciutko taki wynik badania krwi. Jeżeli ja idę, badam się i patrzę, mam na przykład dobre żelazo, a ferytyna zła. To świadczy to o tym, że zależy jak dobre żelazo i jak zła ferytyna, tak? Natomiast wtedy nie patrzymy... Znaczy, żelazo w normie, ferytyna 15. To znaczy, że mamy niedobory żelaza. Mhm. Jeżeli jest ferytyna 15 u sportowca, czyli to znaczy, już, że mamy... to już jest powód do bicia na alarm, tak? Tak, zdecydowanie to jest powód, żeby pójść już do lekarza. Mhm. Pójść do lekarza i przerwać trening natychmiastowo? Czy to, jeżeli ja powiedzmy nie czuję się jakoś fatalnie, jakoś tam sobie radzę. Wiadomo, że to może być bardzo złudne, no bo to są procesy, które trwają długotrwale, tak? Są długotrwałe, przez co nie mamy pewnie aż tak skokowej zmiany i tak jak patrzymy codziennie rano w lustro, to nam się zawsze wydaje, że jesteśmy piękni i młodzi, tak jak 20 lat temu, a okazuje się, że jak co spojrzymy na to... Co tak mają, kobiety nie. Że jak spojrzymy na to zdjęcie sprzed 20 lat, to jednak coś tam się już zmieniło. I podobnie jest tutaj z tym subiektywnym odczuciem, czy ja jestem bardziej zmęczony czy mniej, czyli powinienem przerwać, nie wiem, mając ferytynę 15, natychmiast treningi i udać się do lekarza, czy mogę sobie tam dalej raczej tuptać i gdzieś tam się umówić na wizytę za pół roku na NFZ? No nie, przede wszystkim od razu pójść do lekarza, bo to, że my się jeszcze dobrze czujemy, to nie znaczy, że za chwilę nie będziemy się czuć gorzej. Jak już się będziemy czuć gorzej, to już można powiedzieć, że mamy załatwiony duży okres sezonu, tak? Mamy poza treningami. Bo ile może trwać takie wyprowadzanie z jakichś poważnych niedoborów? To zależy, natomiast faktycznie no, mówi się, że taka suplementacja 6-8 tygodniowa już preparatu żelazem może poprawić tam o 30%, nawet do 50% tego naszego zasobu żelaza, czyli tej po prostu ferytyny. Natomiast są oczywiście dane, tak? A wszystko kwestia jest indywidualnych predyspozycji. Natomiast czy przerwać trening i czy pójść do lekarza? Natychmiast pójść do lekarza. I dalej niech lekarz, najlepiej, żeby to był lekarz, który zna się na sporcie też, tak? No dobrze, jeśli to byłby lekarz sportowy, tak? Ze specjalizacją medycyny sportowej. I to on powinien podjąć decyzję, czy ten trening możemy dalej kontynuować, tak? Czy powinniśmy go przerwać. No dobra, to odwróćmy tę sytuację. Patrzę na wyniki. Ferytyna jest super, powiedzmy 60. Nie wiem, czy to można powiedzieć, że super, ale tak mi się wydaje. Powiedzmy, że jest okej. Że jest okej, a żelazo gdzieś tam w dolnej normie lub nawet przekracza. To o czym to może świadczyć? Raczej ten wynik nie świadczy nam o niedoborze żelaza, tych zasobów żelaza. No tutaj by się trzeba było zastanowić, dlaczego to żelazo jest poniżej normy. Natomiast tutaj już musiałby się zająć tym po prostu lekarz. Natomiast niepokojące na pewno byłoby to, jeśli żelazo byłoby bardzo wysokie, tak? Samo żelazo właśnie, bo tak jak mówiłam, ono jest toksyczne. Mamy taką chorobę hematochromatoza, czyli to jest jakby odkładanie się żelaza w różnych tkankach, między innymi w wątrobie, prowadząc nawet do marskości wątroby. No i jest to też bardzo no, niebezpieczna choroba, dlatego oczywiście trzeba badać te wszystkie elementy, tak? Nie tylko ferytyny, jak i żelazo, natomiast jeśli my mówimy, po prostu chcemy stwierdzić, tak? Czy jest ten niedobór żelaza, czy go nie ma, to tutaj powinniśmy się kierować przede wszystkim ferytyną. Są inne też elementy, które współanalizując, tak? Dają nam szerszy obraz, natomiast ja tutaj tylko mówię o takich prostych, praktycznych jakby lampkach, które nam się powinny zaświecić, jeśli widzimy to w naszych wynikach krwi. Natomiast zawsze ostateczną decyzję powinien wydać lekarz, tak? Ponieważ nikt z nas nie jest na tyle kompetentny, by sam po prostu ocenić, czy to jest norma, czy może jakie są inne przyczyny, na przykład podwyższonej ferytyny, bo tutaj też jest bardzo ciekawa rzecz. Ta ferytyna, ten parametr, jest też tak zwanym białkiem ostrej fazy. Co to znaczy? Że jeżeli mam jakiś stan zapalny w organizmie, na przykład infekcję, tak? Ona może nam rosnąć, tak? Jako właśnie taki sygnał, halo, jest infekcja, tak? Jest stan zapalny. Ale to nie znaczy, że mamy dużo żelaza w organizmie. Dlatego też lekarz powinien nam stwierdzić, dlaczego ta ferytyna na przykład jest podwyższona, tak? Tutaj często właśnie lekarze zlecają dodatkowo zbadanie takiego białka CRP.
To jest też takie białko ostrej fazy, które też podwyższone mówi nam o tym stanie zapalnym. Więc jak widzimy, że nienaturalnie nam nagle urosła ferrytyna, no i to CRP też jest wysokie, to nie ma co się za bardzo cieszyć, tak? Bo być może to jest właśnie kwestia tego stanu zapalnego. Ale jeżeli widzimy właśnie, że te parametry świadczące o stanie zapalnym są niskie, a ferrytyna jest wysoka, no to już możemy się z tego powodu cieszyć. Słuchajcie, Zosia nam tutaj wyjaśniła już wszystkie niuanse, ale ja jeszcze raz to podkreślę, że przekazem tutaj naszej, płynącym z naszej rozmowy jest to, żeby nie interpretować mimo wszystko tych wyników samodzielnie i nawet znając te tutaj niuanse, o których Zosia powiedziała, jeżeli coś jest nie tak, koniecznie i bez zastanowienia zgłaszamy się do lekarza. Zdecydowanie. Natomiast, Zosiu, jeżeli ja mam poprawne wyniki tych badań, wszystko w aspekcie żelaza, w aspekcie ferytyny wychodzi mi dobrze, to co ile ja powinienem sobie robić, biegając gdzieś tam rekreacyjnie, czy trochę może ambitniej, ale mimo wszystko amatorsko, no bo o wyczynowych sportowcach nie mówię, bo oni podlegają takiemu monitoringowi cały czas, natomiast my, amatorzy, jak często powinniśmy zapukać na pobranie krwi i sprawdzić sobie te podstawowe rzeczy, w tym żelazo? I uwaga, czy biegaczki, w związku z tym, co powiedziałaś o menstruacji, powinny robić to częściej niż biegacze? Każdy z nas przynajmniej raz w roku powinien sobie zrobić badanie, podstawowe badania krwi. Każdy, niezależnie od uprawianej, czy w ogóle, czy jest sportowcem. Natomiast no, przynajmniej raz na pół roku sportowiec, również amator, powinien zrobić takie badania krwi. Natomiast jeśli są przesłanki lub jakieś takie sygnały, że możemy mieć problem tutaj z tym żelazem, tak, no to te badania powinny być wykonywane częściej. Właśnie między innymi u kobiet, które obficie miesiączkują. Również u sportowców, którzy korzystają z treningu wysokogórskiego czy wysokościowego, czy są po prostu, korzystają z ekspozycji na to niedotlenienie, tak. Tutaj jest to dosyć popularne w dzisiejszych czasach również u amatorów. Takie osoby powinny wykonywać badania częściej, a także przed samym na przykład takim planowanym jakimś tam okresem treningowym w tej hipoksji. Natomiast w ogóle, jeżeli czujemy tak nagłe jakieś poczucie osłabienia, czy jeśli nagle widzimy, że teoretycznie, powiedzmy, na przykład obciążenia treningowe się nie zwiększyły, a my czujemy się bardziej zmęczeni, tak, gorzej ten trening nam idzie, to też jest sygnał do tego, żeby zrobić badania krwi. Zachęcamy do tego, to nie jest bardzo droga impreza, jest dosyć dostępna, nie wiem jak to jest w przypadku NFZ-u, natomiast jeżeli chcecie sobie pójść komercyjnie, zbadać krew, nie wiem, nie chcę, żeby to była jakaś kryptoreklama, ale na pewno wszyscy znają chociażby Diagnostykę, która jest taką firmą, która ma dosyć dużo punktów w całej Polsce, no to tam takie rozszerzone badania pełnej morfologii, plus właśnie ferytyna, plus może kinaza, jeżeli ktoś jest ciekawy po jakimś tam wysiłku, no to jest wydatek rzędu tam pewnie około 200 zł i myślę, że w skali tego, co my biegacze wydajemy na zegarki, buty i inne gadżety, jedne potrzebne, drugie mniej potrzebne, no to raz na pół roku naprawdę można się wykosztować po to, żeby wiedzieć, że wszystko jest z nami ok i że możemy śmiało, ze spokojną głową ten sport dalej uprawiać. Ok, powiedzieliśmy sobie o tym, że w razie czego idziemy do lekarza, jeżeli coś nas bardzo niepokoi. Natomiast chciałem zapytać już tak, jak to wygląda w praktyce. Nie zachęcamy tutaj oczywiście do samodzielnej jakiejś tam, do samodzielnych działań. Natomiast chciałem się Ciebie zapytać z praktyki, czy w momencie, kiedy chcemy wyjść już z jakiegoś tam niedoboru żelaza, mniejszego lub większego, to jaka tutaj będzie rola suplementacji, a jaka będzie rola diety? No tutaj powiem najbardziej chyba znienawidzonym stwierdzeniem, to zależy, ale no tak, to zależy, tak, od tego, w jakim stopniu mamy ten niedobór tego żelaza, więc tutaj lekarz powinien stwierdzić, czy wystarczy taka interwencja dietetyczna, czy już trzeba wprowadzić suplementację. No i teraz tak, no jakby mamy, znaczy może powiem w ogóle, jakie są możliwości, tak, ale to nie znaczy, że dla każdego, oczywiście... No właśnie, tak, tego jestem ciekawy, tak, żebyś powiedziała, jakie jest spektrum działań, oczywiście tak jak już wspomnę drugi raz, z kontekstu naszej rozmowy wynika, że to lekarz powinien zdecydować, natomiast z ciekawości, gdybyś mogła powiedzieć, jakie te metody, jakie protokoły wyjścia z takiego niedoboru w ogóle istnieją. Tak, ja po prostu powiem to, co mówi o tym literatura i badania po prostu naukowe. I praktyka również.
też musimy sobie zdać jedną sprawę. Nasz organizm nie jest głupi, tak? Jeśli widzi, że te niedobory są, to on też stara się ze swojej inicjatywy zwiększyć to wchłanianie żelaza, tak? Więc teoretycznie u osób z niedoborami żelazo powinno się lepiej wchłaniać na przykład z jedzenia, tak? Bo organizm jest bardziej chętny na jego pobór. Natomiast jeśli jest go za dużo, no to tutaj ogranicza to wchłanianie. Więc czasami, jeśli te niedobory nie są duże, czy jesteśmy gdzieś tam na granicy, prawda, lub jeżeli powiedzmy ta ferytyna miałaby być wyższa, chcielibyśmy, że powiedzmy jest okej, ale chcielibyśmy jeszcze ją podwyższyć, no to tutaj interwencja żywieniowa faktycznie może wystarczyć. Czyli tak? Chcesz powiedzieć, że jak ja idę w sklepie spożywczym i zaczynam się ślinić na widok szpinaku albo wątróbki, raczej wątpię, ale powiedzmy, to może znaczyć, że mam niedobór żelaza i powinienem to zbadać, że mój organizm jest aż tak sprytny? No, akurat tutaj trudno mi powiedzieć, no nie do końca. Wiem, że są takie teorie, tak? Jeżeli komuś brakuje sodu w organizmie, że ma ochotę na coś słonego. Bardziej miałam na myśli to, że z naszego przewodu pokarmowego po prostu więcej tego żelaza będzie wchłaniane, tak? Z tego pożywienia, które jest. Bo wbrew pozorom z pożywienia procentowo mało tego żelaza się wchłania. Nawet te produkty, które tego żelaza mają w najlepszej formie i najwięcej, wchłanianie będzie na poziomie 30%. To miałam na myśli, że właśnie osoby, które mają niedobory, jedzą to żelazo, ono będzie chętniej wchodziło po prostu z przewodu pokarmowego do krwi. Więc tutaj to są kwestie istotne i nieważne, czy lekarz zaleci suplementację, czy nie, taka dieta, która będzie ułatwiała wchłanianie żelaza i dostarczała tego żelaza, jest zawsze konieczna. Druga sprawa, no jeżeli te niedobory, bo też umówmy się, my mamy pewne możliwości tylko wprowadzenia ilości żelaza w tam dziennym jadłospisie, tak? Oczywiście, no możemy kogoś żywić na śniadanie, na obiad i na kolację wątróbką, żeby tylko żelazo było wysokie w tej diecie, no ale to nie o to chodzi, tak? Ta dieta ma dostarczać wszystkich składników odżywczych, ma być ukierunkowana na wchłanianie żelaza, ale oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiednie wartości tego żelaza dostarczyć tylko i wyłącznie z żywieniem czy z dietą, no chociażby ze względu na preferencje kulinarne, tak? Są osoby, które po prostu nie będą, nie chcą, nie lubią spożywać pewnych określonych produktów, które to żelazo mają, no nie będziemy na siłę kogoś do tego zmuszać, tak? No bo to też nie o to chodzi, tak? No to nie jedzenie, to nie my jesteśmy dla jedzenia, tylko jedzenie ma być dla nas, więc tutaj oczywiście te kwestie są bardzo indywidualne. Ale często bywa tak, że no niestety, no żywieniem nie jesteśmy w stanie sobie tylko i wyłącznie pomóc, więc musimy tutaj sięgnąć już po leczenie farmakologiczne. I lekarz wtedy decyduje, jaki preparat powinien być dla nas odpowiedni. Większość preparatów, dobrych preparatów z żelazem jest na receptę, więc tutaj lekarz nam musi w tym pomóc. No ostatecznością, jeżeli są jakieś problemy już bardziej od strony przewodu pokarmowego, że to żelazo po prostu się nam nie wchłania, jeżeli na przykład ktoś cierpi na jakieś choroby zapalne jelit, przyjmuje leki, które utrudniają wchłanianie między innymi żelaza, no to czasami jedynym rozwiązaniem jest już podanie, tak, dożylne czy domięśniowe żelaza, ale no to już są kwestie bardzo indywidualne i na nie musi zdecydować się lekarz. Ja od strony dietetycznej mogę tylko powiedzieć, czym jeżeli już mamy skierowane, jeżeli mamy już zalecenie stosowania żelaza, no to czym możemy sobie pomóc, żeby to żelazo z tego preparatu lepiej się wchłaniało, no bo niestety jest szereg czynników takich żywieniowych, które utrudniają wchłanianie żelaza. Ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę na to, czym popijamy. I teraz to, o czym powiedziałam. Kawa, herbata, mleko będą utrudniały wchłanianie żelaza. I to naprawdę na wysokim poziomie. Popicie, nieważne czy to tabletki, czy popicie jakiegoś posiłku bogatego w żelazo kawą, herbatą, może utrudnić jego wchłanianie nawet o 60-70%. Więc jest to bardzo istotna kwestia. Natomiast woda no, będzie neutralna, tak? Wbrew pozorom sok pomarańczowy, nie zawsze w dietetyce poleca się pić sok pomarańczowy. Ja nie mam aż takiego negatywnego stosunku, z tego względu, że czasami ułatwia nam po prostu dostarczenie dużej ilości węglowodanów dla sportowców, a dodatkowo zazwyczaj one są wzbogacane w witaminę C, a jeżeli jest to jakiś świeży sok, no to jeszcze bardziej będzie tej witaminy C miał więcej, a witamina C ułatwia wchłanianie żelaza. Druga kwestia jest taka, kiedy przyjmujemy tabletkę. Tutaj musimy już to skonsultować z lekarzem, bo jeżeli na przykład przyjmujemy jeszcze jakieś inne lekarstwa, to tu lekarz musi stwierdzić, z którym można połączyć, z którym nie. Natomiast jeśli nie przyjmujemy żadnych lekarstw, nie ma żadnych przeciwwskazań, to lepiej przyjmować, tak też przeczytamy na ulotkach do leku, lepiej przyjąć preparat z żelazem rano na czczo, ponieważ naturalnie tej hepcydyny, o której mówiłam, mamy mniej rano, a im jest
jest późniejsza godzina, tym tej hepcydyny po prostu naturalnie jest więcej. W związku z tym zdecydowanie lepiej przyjmować go rano na czczo. Z tym, że nie ma co ukrywać, niektóre preparaty z żelazem, może nie niektóre preparaty, ale niektóre osoby źle tolerują żelazo i objawia się to w postaci problemów żołądkowo-jelitowych w różnym stopniu. Niektóre osoby odczuwają dyskomfort, ból brzucha w trakcie wysiłku fizycznego, bądź nawet bez tego wysiłku fizycznego. Mogą być problemy z wypróżnianiem biegunka, a u niektórych zaparcie, bardzo to różnie wygląda. No i tutaj pojawia się pytanie, czy można coś z tym zrobić. Jeżeli to faktycznie utrudnia nam trening, to są pewne takie przypuszczenia, że na przykład można byłoby w takim razie, bo ja jeszcze mówiłam o tej hepcydynie, prawda, cały czas. Natomiast nie powiedziałam przeważnej kluczowej sprawy. Ta hepcydyna może nam się utrzymywać nawet do 6 godzin po treningu, czyli ten okres wchłaniania żelaza jest bardzo, bardzo krótki u sportowców. Natomiast zanim ona się wyprodukuje, po treningu mamy takie okienko, gdzie jeszcze jej nie ma i może to żelazo się zdążyć wchłonąć, dlatego czasami po treningu na przykład możemy wziąć taką tabletkę, jeśli rano ją źle tolerujemy, no w ostateczności wieczorem, tak, jeśli tak jest dla nas lepiej i bardziej komfortowo. Ja wiem, że nie macie podstaw do tego, żeby Zosi nie wierzyć, ale ja tylko wzmocnię jeszcze ten przekaz, dlatego że też jestem osobą, która zmagała się z wyciąganiem tych parametrów krwi i faktycznie przez długi czas suplementowałem żelazo nieświadomie, tak po prostu jadłem te tabletki wtedy, kiedy mi akurat się przypomniało i kiedy po prostu byłem w kuchni i sięgnąłem do tej szuflady. Bez korelacji z treningiem, z kawą, z herbatą. No i efekt był mizerny. W momencie, kiedy wprowadziłem faktycznie to, że spożywałem je nie popijając kawą, zachowując pilnując tej takiej dwugodzinnej karencji i od treningów, i od kawy i herbaty, to był efekt natychmiastowy. Także jest to szalenie istotne. Jeżeli też mielibyście taki problem, to warto naprawdę zwrócić na to uwagę. Przejdźmy może, Zosiu, w takim razie do produktów, gdybyś mogła nam jeszcze trochę powiedzieć o tym, bo podejrzewam, że niezależnie od tego, czy mamy już jakieś stwierdzone duże niedobory żelaza, czy też nie mamy i chcemy sobie prewencyjnie zwrócić po prostu uwagę na to, będąc sportowcami wytrzymałościowymi i ugniatając te czerwone krwinki każdym krokiem spośród 25 tysięcy kroków, jakie robimy przykładowo na maratonie, no to trochę tych komórek ginie, więc chcielibyśmy to skompensować. To taki urban legend to oczywiście, że szpinak, tutaj trzeba jeść jak najwięcej szpinaku. Chciałbym, żebyś powiedziała, co jest prawdą, a co mitem i co powinniśmy tak naprawdę jeść, żeby tego żelaza tam było więcej. Okej, okay, to myślę, że taką podstawowy podział większość osób zna, że mamy dwa rodzaje żelaza. Mamy żelazo chemowe i niechemowe. Chemowe, czyli to związane z hemoglobiną, z krwią, więc można sobie to wyobrazić, że będzie tam, gdzie ta krew po prostu występuje, czyli w produktach zwierzęcych, szczególnie w tych... W kaszance najpierw. W kaszance, czy w tych właśnie, które są im bardziej czerwone mięso, kolorystycznie, tak, pod warunkiem, że nie jest podbarwiane, to tym znaczy, że ma więcej w sobie krwi, hemoglobiny, że ma więcej mioglobiny, czy to jest ta taka hemoglobina w mięśniach i będzie miało tego żelaza po prostu naturalnie więcej. I takie żelazo... piersi z kurczaka nie, a wątróbka tak. No, wątróbka, wołowina, tak, gęsina, to są faktycznie produkty, które ilościowo mają dużo żelaza i produkty zwierzęce mają to przewagę tego żelaza, czy przewagę, mają żelazo chemowe, tylko i wyłącznie produkty od zwierzęce mają żelazo chemowe. To żelazo chemowe wchłania się dobrze, czyli powiedzmy w okolicach 10-30% ta wchłanialność jest na tym poziomie. Natomiast drugi... A obróbka cieplna, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ma tutaj duże znaczenie? Raczej nie. Natomiast drugi rodzaj żelaza to jest żelazo niechemowe, które znajduje się w produktach roślinnych, ale uwaga, również znajduje się w produktach zwierzęcych. Czyli chemowe tylko w zwierzęcych, niechemowe tu i tu. Natomiast w roślinnych nie znajdziemy tego chemowego. Niestety to niechemowe żelazo wchłania się zdecydowanie gorzej, bo na poziomie 2-10%. Więc tutaj kwestia jest istotna. Ale no, popatrzmy sobie najpierw na to żelazo chemowe, czyli to, które znajduje się w produktach
od zwierzęcych. Tak jak powiedziałam, najwięcej znajdziemy go w czerwonym mięsie. No takim, powiedzmy, klasykiem jest wątróbka, tak? Faktycznie, tam w zależności oczywiście od rodzaju tej wątróbki możemy mieć zróżnicowaną wartość żelaza, ale ona tam, powiedzmy, dochodzi do 14-15 mg na 100 g produktu. Ale co ciekawe, jedynie 20-30% z tego żelaza to jest to żelazo chemowe superwchłaniające się. Oczywiście dalej to jest dużo. Tylko że no, też moim zdaniem układanie sobie diety tylko i wyłącznie mając klapki na oczy i patrząc żelazo, żelazo i jedzenie na śniadanie, na obiad, na kolację czerwonego mięsa, wątróbki, no może odbić się, fajnie, podbije nam na pewno żelazo, nie ma o czym mówić, ale może negatywnie odbić się na innych skutkach naszych zdrowotnych. Szczególnie u sportowców wcale nie zalecamy jedzenia zbyt dużej ilości czerwonego mięsa. W ogóle produkty mięsne mają dużo puryn. Puryny to są takie substancje, które przekształcają się w naszym organizmie w kwas moczowy. Sam wysiłek fizyczny może powodować zwiększenie tego kwasu moczowego, a teraz przy nieprawidłowym metabolizmie tych substancji dochodzi do odkładania się takich kryształków w naszych stawach i może doprowadzić po prostu do bolesności, tak, i do stanu zapalnego tych konkretnych różnych stawów. W związku z tym, a wątróbka szczególnie dużo ma tych puryn, więc ja nie jestem zwolennikiem bazowania tylko i wyłącznie na produktach mięsnych. Jeśli ktoś je je, jeśli ktoś je lubi, to spokojnie, 2-3 razy w tygodniu jak najbardziej może wprowadzać te produkty zwierzęce z żelazem chemowym. I tutaj ważna informacja, nie musimy jakoś specjalnie dbać o to, z czym łączyć to żelazo chemowe, ono się i tak wchłonie. Natomiast produkty roślinne, zawierające to żelazo niechemowe, my musimy sobie trochę bardziej podrasować, żeby to żelazo wchłaniało się lepiej. Ponieważ niestety wiele produktów, które ma to żelazo niechemowe, czyli np. płatki owsiane, strączki, no różne produkty ziarniste, tak? One oprócz tego mają, oprócz żelaza, mają też inne substancje, jak na przykład kwas fitynowy, które nie dość, że tego żelaza jest mało, to jeszcze utrudniają to wchłanianie żelaza, tak? Natomiast tutaj możemy sobie z tym w pewien sposób poradzić. Możemy na przykład wypłukiwać ten kwas fitynowy, bo on jest rozpuszczalny w wodzie, więc będzie do niej przechodził. Czyli jak na przykład sobie namoczymy płatki owsiane w wodzie, potem tą wodę odlejemy, no to też odlejemy wraz z nią duże ilości tego kwasu fitynowego. Czy tak samo strączki, tak? Również je moczymy, po to właśnie, aby między innymi pozbyć się tego kwasu fitynowego. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Kolejna sprawa, to jest, już o tym powiedziałam raz, dodatek witaminy C do produktów bogatych w żelazo. Może najpierw powiedzmy, jakie te produkty są bogate w żelazo, jeśli chodzi o te produkty roślinne. Przede wszystkim są to produkty pełnoziarniste, czyli pełnoziarniste pieczywo, kasze gruboziarniste, ponieważ w tych osłonkach, które są w ziarnie, jeżeli ich nie ściągniemy, no to właśnie w tych osłonkach będziemy mieć żelazo. Jeśli robimy sobie taką mąkę oczyszczoną, no to zanim ją zmielimy, to najpierw oddzielamy tą osłonkę i mielimy tylko sam środek, czyli oddzielamy sobie to żelazo. Dlatego warto zamienić wszystkie produkty z takiej tak zwanej białej mąki na te produkty z mąki pełnoziarnistej. Kolejna sprawa, strączki będą miały sporo żelaza. No kakao będzie miało również tego żelaza spore ilości, orzechy, nasiona, dyni, słonecznik, niektóre suszone owoce. I teraz warto do wszystkich tych produktów dodawać witaminę C. Nie chodzi o to, żeby sobie tabletkę rozkruszyć i posypać tym obiad, tylko po prostu dodawać produkty naturalne, które tą witaminę C zawierają. No już udowodniono, że dodatek 50-80 mg witaminy C eliminuje negatywny wpływ kwasu fitynowego. Tylko teraz, żeby sobie to wyobrazić, co to jest te 50 mg czy 80 mg witaminy C. No to na przykład będą dwie garści truskawek. Teraz mamy sezon również na porzeczki w czerwcu, więc to już jedna garść takich owoców będzie dostarczała duże ilości witaminy C. Ja wczoraj C. już widziałem takie truskawki, że dwie garści to by były dwie truskawki. Dwie truskawki. To prawda, tak. No ale nie musimy się martwić, jak sezon na truskawki minie, to mamy też cytrusy. Na przykład jeden owoc pomarańczy również będzie zawierał odpowiednią ilość tej witaminy C. Czyli wystarczy po prostu dodawać owoce do na przykład owsianek, tak? Kolejna sprawa, jeśli mamy obiad wytrawny, niesłodki, no to tutaj dodatek warzyw, tak? W postaci na przykład pół papryki czerwonej i również dostarczy nam podane ilości witaminy C. Dwa pomidory, czy na przykład natka pietruszki, tylko tutaj już jej musimy dać trochę więcej, bo 5 łyżek będzie zawierało podane ilości. Czy na przykład czerwona kapusta, czy też biała kapusta. 2 liście
będą zawierały dużo tej witaminy C. Więc to jest jakby drugi sposób. Czyli pierwszy wypłukiwanie, drugi dodawanie witaminy C. Trzeci to jest tak zwany meat factor. Udowodniono, że dodatek mięsa, dokładnie chodzi o to białko mięsa, i to już nieważne, czy to mięso ma żelazo, czy go nie ma, dodatek 50 gramów, czyli to tak naprawdę parę plasterków wędliny, czy kawałek łososia, czy nawet tej piersi z indyka, będzie również wspomagał wchłanianie tego żelaza niehemowego. Czyli tu mamy trzeci aspekt. Czwarty aspekt to jest dodawanie kiszonek. Okazało się, że takie produkty, może być sfermentowane, również będą zmieniały pH i będą również ułatwiały właśnie wchłanianie żelaza. Czyli z tym łączyć, a nie łączyć właśnie z kawą, herbatą, alkoholem, znaczy dokładnie nawet nie tyle co alkoholem, ale głównie czerwonym winem, ponieważ substancje w nim zawarte właśnie utrudniają wchłanianie żelaza. I jeszcze jedna, powiedziałabym może trochę kontrowersyjna bądź nie substancja, jakim jest wapń. Wapń niestety hamuje wchłanianie zarówno tego, że utrudnia wchłanianie żelaza zarówno tego chemowego, jak i niechemowego. Jest to jakby, ma on mniejszy wpływ niż na przykład ta herbata czy kawa, ale mimo wszystko ma. I teraz co zrobić? Bo z jednej strony logika podpowiadałaby, żeby no nie łączyć, tak, produktów bogatych w żelazo z tym wapniem, ale z drugiej strony wapń jest nam bardzo potrzebny. Szczególnie jeżeli mówimy o sportowcach, gdzie utrzymanie prawidłowego stanu kości jest bardzo istotne. Więc ja tak z praktyki raczej nie eliminowałabym produktów mlecznych, tak? Jeśli ktoś, powiedzmy, już i tak je owsiankę na wodzie, no to okej, na siłę wprowadzanie tego produktu mlecznego do tej owsianki nie ma, jakby nie będzie konieczne. Lepiej wtedy na przykład jakiś tam jogurt, skyr czy mleko wypić sobie jako dodatkowy posiłek, nie łącząc go z tymi źródłami żelaza. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś już je tą owsiankę na mleku, czy łączy te produkty wapń plus żelazo, myślę, że tutaj taką na zasadzie pewnego kompromisu nie zawsze będzie słuszne właśnie z tej innej przyczyny wyeliminowanie tego wapnia z diety. Więc tutaj no, na pewno są te aspekty, które warto mieć na uwadze. Ja sobie tak Ciebie słucham i chyba zaczynam już rozumieć, dlaczego ja miałem problem z tym żelazem wcześniej. Nie jem mięsa, lubię czerwone wino, lubię kawę, lubię herbatę i jeszcze sporo trenuję, więc faktycznie te okienka na dobre wchłanianie żelaza mam małe. Ale może taki tip dla słuchających, którzy są w podobnej sytuacji jak ja. Ja nie jestem na diecie wegańskiej, tylko wegetariańskiej, więc mogę wspomóc się i ułatwić sobie tymi produktami odzwierzęcymi, nie będącymi mięsem. Co w tej grupie produktów mógłbym znaleźć? No to tutaj przede wszystkim jajka chyba mają najwięcej tego żelaza z tych produktów, które wegetarianie mogą jeść i jedzą. Ale ja na Twoim miejscu bazowałabym przede wszystkim na tych produktach roślinnych. Wbrew pozorom, nawet jeżeli ktoś jest mięsożerny, to gdybyśmy sobie przeliczyli, ile on dostarcza żelaza z produktów mięsnych, a ile dostarcza z produktów roślinnych, to okazuje się, że mimo wszystko ten procentowy udział jest wyższy z tych produktów roślinnych. W związku z tym ja bym się skupiła bardziej na tym, jak podkręcić wchłanianie żelaza z produktów roślinnych, niż na zastanawianiu się, prawda, na jakimś sztucznym wprowadzaniu mięsa, jeśli go nie lubimy i go nie jemy. Pewnym rozwiązaniem jest też fortyfikacja żywności, czyli producenci celowo dodają żelazo, najczęściej dodaje się do płatków śniadaniowych to żelazo. No więc faktycznie to też, jeżeli wybieramy te płatki, można zerknąć na tabelę, czy przypadkiem nie ma tam dodatku żelaza, tak? Niektórzy producenci go dodają, więc też warto na to zwrócić uwagę. No są też różne, można byłoby się wydać, śmieszne sposoby. No ja w praktyce się nigdy nie spotkałam ze stosowaniem tych sposobów, o których powiem, ale faktycznie są i praktyczne dane i nawet powstały na ten temat publikacje tak zwanych lucky fish. To są po prostu zwykłe takie rybki z żelaza, które na przykład dorzuca się do gotującej się zupy, tak? I to żelazo się uwalnia do tej zupy i potem je jemy. No były takie próby na przykład wprowadzenia to w krajach, gdzie te deficyty żelaza ze względu na przykład na niską dostępność do jedzenia, czy właśnie do produktów odzwierzęcych mięsnych. Były takie próby właśnie, żeby tam to wprowadzić. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to dalej istnieje, natomiast no, nie jest to do końca takie głupie, tak? No odradzam wbijania sobie gwoździ do jabłek, chociaż też o takich sposobach słyszałam. No ale to bardziej myślę, że jako ciekawostka. Okej, Zosiu, myślę, że mamy niezłe kompendium odnośnie żelaza.
Jak wiesz, staramy się tutaj nasze podcasty jakoś tam ramowo-czasowo dostosować do treningów naszych słuchaczy, dlatego jeżeli są jeszcze jakieś kluczowe, takie bardzo ważne informacje, no to proszę poinformuj nas jeszcze, a ja z kolei nie byłbym też sobą, gdybym nie zadał takiego pytania w kontekście erytropoezy, no bo to jest bardzo ciekawe. Nie mówię tutaj oczywiście o stosowaniu EPO i niedozwolonych innych środków, natomiast jest legalny doping w postaci chociażby hipoksji, która jest dosyć często i coraz powszechniej też w takim amatorskim, półwyczynowym sporcie, czy w ogóle nawet amatorskim, ale przyspieszającym, że tak powiem, efekty treningu stosowana. I ja się zastanawiam, skoro te zmiany właśnie we krwi mają się zadziać pod wpływem niedoboru tlenu, to czy my z pustymi magazynami żelaza w ogóle mamy co podchodzić do takich praktyk? No to jest super ważne pytanie, moim zdaniem. Oczywiście jakby korzyści z treningu wysokościowego, wysokogórskiego, w zależności od warunków, mogą być dwojakie. To, na którym my się głównie skupiamy, to jest właśnie zwiększenie produkcji, poprawa parametrów krwi, tak? Zwiększenie produkcji czerwonych krwinek. Nie możemy zapominać, że trening, tak, wysokościowy, ekspozycja na hipoksję również wpływa na inne parametry poprawiające naszą wydolność sportową, między innymi właśnie zwiększeniu enzymów glikolitycznych i tak dalej. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie w tym mechanizmie hematologicznym, tylko w mechanizmie bardziej takim mięśniowym, biochemicznym. Natomiast, no umówmy się, jak mówimy hipoksja, myślimy krew, tak? I faktycznie tak jest. Jedziemy na wysokie góry, gdzieś powiedzmy poziom 2000 metrów nad poziomem morza i wyżej, albo nie wiem, wchodzimy do tak zwanej hipoksji normobarycznej, czyli takiej komory, gdzie mamy równe ciśnienie takie jak normalnie, tylko mamy zmniejszoną dostępność tlenu. I co jest celem? W nerkach mamy taki hormon, nerki produkują taki hormon, który się właśnie nazywa erytropoetyna, pod wpływem tego, że tam brakuje tego tlenu. Wytwarzana jest erytropoetyna i ona daje sygnał do szpiku, do czerwonych krwinek, macie się produkować. No dobrze, może być wszystko super, możemy wysłać zawodnika właśnie w te świetne warunki, dać zadanie, masz się produkować. Ale co z tego, jeżeli nie będzie miał z czego się produkować? To tak jakby wynająć najlepszą ekipę budowlaną do zbudowania domu, ale nie dać cegieł, tak? No super, że ona jest, ale domu z tego nie będzie. I tak samo jest właśnie w przypadku pojechania na obóz wysokogórski bądź korzystania właśnie z hipoksji bez prawidłowych zasobów żelaza. Tylko tutaj jakby dwie ważne kwestie. To nie jest tak, że jesteśmy przekreśleni. Po to się robi badania, żeby sprawdzić, tak, jaki jest poziom żelaza, ferrytyny. Dlatego takie badanie warto zrobić na grubo, na kilka tygodni przed planowaną tam ekspozycją. I teraz, jeśli faktycznie widzimy, że mamy problem z niedoborem ferrytyny, no to musimy zacząć tą suplementację, bądź tam jakieś procedury, które mają nam pomóc, czy to dietę, tak, w wzbogaceniu organizmu w żelazo. I tutaj też taka dobra wiadomość. Samo niedotlenienie, czyli ekspozycja na tą hipoksję, hamuje hepcydynę, to znaczy tej hepcydyny mniej się wytwarza, więc my przebywając w warunkach wysokościowych, wysokogórskich, jakby mamy zwiększone nawet o 20-30% wchłanianie żelaza. Więc super rozwiązaniem, jeśli mamy właśnie niedobory, zacząć budować tą ferrytynę na te powiedzmy 6 tygodni, 5 tygodni wcześniej, a potem kontynuować tą suplementację bądź kontynuować dietę bogatą w żelazo właśnie podczas takiego treningu bądź takiej ekspozycji. I tutaj nawet badania pokazują, że nawet w górach możemy budować krew, tak? I możemy nawet zwiększyć zasoby ferrytyny pod warunkiem, że wprowadzimy odpowiednią interwencję. Super. Bardzo fajna wiedza. Myślę, że dosyć spora dawka, dlatego dzisiaj już chciałem powoli zmierzać ku końcowi. Dziękuję Ci bardzo, Zosia, za te cenne informacje, które nam dałaś. Ja również bardzo dziękuję. A Was, słuchaczy, proszę serdecznie o informacje. Ja bardzo wiele dowiedziałem się po tej rozmowie, czy Wy również chcielibyście na przykład tematy dietetyczne, tematy związane już z taką problematyką, powiedzmy stricte medyczną, poruszać, czy takie
podcasty i tego typu formy Wam się podobają, piszcie proszę w komentarzach. Ja oczywiście dołączam też swoją stałą prośbę do tego, niezależnie od tego, na jakiej platformie streamingowej słuchacie naszego podcastu, to jeżeli jest tam możliwość oceny, to zostawcie swoje serduszko, zostawcie polecajkę, udostępnijcie podcast znajomym, bo dzięki temu będziemy mogli jeszcze więcej i jeszcze ciekawszych treści dla Was produkować. Ja osobiście serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które też na przykład ostatnio w weekend uczestnicząc w biegowej imprezie poznałem osobiście, które mówiły o tym, że te podcasty są dla Was wartościowe, także jeżeli też jesteście w tej grupie, to jeszcze raz serdecznie proszę o polecanie i o ocenianie tego podcastu. Słuchajcie, będziemy powoli kończyć, także na do widzenia. Zaproszę Was jeszcze raz do wciąż trwających zapisów na Europejski Festiwal Biegowy, czyli fajną imprezę odbywającą się na terenach Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Są to naprawdę zapierające dech w piersiach widoki, tam znajdziecie. No i przede wszystkim klimat Krynicy Zdroju, także fajny festiwal przed nami. Ja również się wybieram, Wam polecam, sprawdźcie, jeżeli chcielibyście zdobyć więcej informacji, to oczywiście na stronie organizatora, ale również na stronie bieganie.pl już kilka artykułów na temat tego, co będziecie mogli w Krynicy znaleźć, nabiegowo i turystycznie znajdziecie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków podcastu bieganie.pl. Do usłyszenia! Słuchasz bieganie.pl.